Chcę mówić na temat odrzucenia dzisiaj. To nauczanie będzie częścią, drugą częścią takiego cyklu, który nagram niebawem pod tytułem Demony burzące. A więc nie będę tego już osobno nagrywał, tylko to będzie częścią tego cyklu. Ponieważ uważam, że odrzucenie jest tematem, który my musimy absolutnie, dogłębnie poznać i absolutnie się z nim rozprawić. Absolutnie się z nim rozprawić. Bo jeżeli nie rozprawimy się z odrzuceniem w naszym życiu, to nie rozprawimy się z niczym do końca. Rozumiecie? Nie ma żadnych szans, żeby można się było z czymś do końca rozprawić, nie rozprawiwszy się z odrzuceniem w naszym życiu. Co to jest odrzucenie? To jest brak poczucia akceptacji. To jest brak poczucia akceptacji. I ja nie mówię o akceptacji na jakimś odcinku, że tam ktoś powie, no ja tutaj w tej dziedzinie to mam poczucie akceptacji, ale czuję się zaakceptowany. Nie. Ja mówię o poczuciu akceptacji absolutnym. Poczuciu akceptacji, na które nie ma wpływu środowisko, czas, przestrzeń i żaden człowiek, ani żaden demon. To jest poczucie akceptacji. Ja na przykład jestem człowiekiem absolutnie zaakceptowanym. I wiecie, dlaczego wam to mówię, że jestem absolutnie zaakceptowany? Dlatego, że ja się rozprawiłem z odrzuceniem. Nie odbyło to się w ciągu jednego dnia, nie odbyło to się w ciągu jednego miesiąca. Powiem szczerze, zajęło mi to kilka lat. Ale wam to nie musi zająć kilka lat. Nikomu to nie musi zająć. To mi zajęło kilka lat. Wiecie, dlaczego mi to zajęło kilka lat? Bo mi nikt nie powiedział o tym, o czym będę mówił do was dzisiaj ja. I nikt nie stał przy moim boku, tak jak ja będę stał przy twoim boku. Po prostu. Rozumiecie? To w ogóle to dlatego. Tak to by mi to nie zajęło kilka lat. To jest bardzo szybkie. W Królestwie Bożym rzeczy zmieniają się bardzo szybko. Rozumiecie? Bardzo szybko. Nie chcesz zła, nie będziesz miał zła. Nie chcesz śmierci, nie będziesz miał śmierci. A więc odrzucenie to jest brak poczucia akceptacji. Dalej idąc w to, odrzucenie to poczucie bycia niechcianym. Niechcianym. I też ja nie mówię, że się człowiek jest, czuje się niechciany w jakiejś dziedzinie, prawda? Tylko inaczej, że człowiek w jakiejś dziedzinie czuje się chciany. On mówi, jestem chciany, bo mnie żona chce i ona mnie kocha, to ja tutaj nie. Poczucie bycia niechcianym jest jak potężna przestrzeń. To znaczy, że akceptacja to jest poczucie bycia chcianym. I chciałbym, żebyście się ze mną bardzo dobrze łączyli dzisiaj w tym, co będę mówił. Ja czuję się chciany. To jest w ogóle takie, jakby to można nazwać, aroganckie. Ja zasadniczo w każdym środowisku, rozumiecie, ja robię sobie legowisko życiowe. W każdym środowisku, w każdej kulturze, w każdej znajomości, w każdej koncepcji, ja sobie normalnie wiję takie wyrko i sobie tak żyję. Ja się naprawdę świetnie czuję w towarzystwie wszystkich ludzi. Naprawdę. W ogóle mnie nie interesuje, co kto o mnie myśli, co kto o mnie uważa. Tego we mnie nie ma. I chciałbym, żeby tego w tobie nie było. Chciałbym, żebyś czuł się chciany 24 godziny na dobę. Rozumiesz? To jest bardzo poważna sprawa. Ponieważ ogromna ilość kościoła to są ludzie odrzuceni. Poczucie bycia niechcianym to jest poczucie bycia gorszym, mniej wartościowym. Czuję się gorszy, mniej wartościowy. Czuję się mniejszy. Czuję się jak diabeł. Zaraz wam o tym powiem. Skąd to odrzucenie jest? Odrzucenie u swoich korzeni jest duchem. Korzeń odrzucenia to duch. Wszystko, co na tym narasta, to już nie jest duch. Ja mam wielką prośbę. Czy ktoś by mógł zasłonić to okno po prawej? Tam jest tyle światła w tych książkach, że one mnie rażą.
Jeszcze te drugie, jakbyś mogła takie rażowe zrobić. Tyle światła, kupujcie tę książkę, na tyle światła jest w ogóle. Teraz takie objawienie odebrałem. O, dziękuję bardzo. Odrzucenie u swoich korzeni jest duchem, natomiast w swoich przejawach nie jest duchem, tylko mieści się w naszej psychice. Czyli odrzucenie dla nas nie jest odczuwalne jako duch, tylko jako emocje, jako myśli, rozumiecie? Jako rzeczy, które dzieją się w naszej psychice, czyli w naszej duszy. I często ludzie gromią odczucia i gromią myśli i myślą, że to jest gromienie ducha. To jest śmiech na sali. To nie jest. Żeby zgromić ducha odrzucenia, to się musimy do niego dobrać. Się trzeba dobrać do niego, do korzenia się trzeba dobrać. Jak pracowałem w takiej firmie, tam taki kolega mi opowiadał, jak wykorzeniał drzewo. I on wyciął drzewo i on myślał, że to takie nieduże drzewo rosło u niego na podwórku. Wyciął to drzewo, okej, okay, i on tam, kurnik zakładał w ogóle, nie, wyciął to drzewo i on zaczął tam wbijać w ogóle, znaczy kopać pod fundament i okazało się, że to drzewo, takie było małe drzewo, rozumiecie, a korzenie na pół podwórka były. Ten facet, on przychodził do pracy dzień i mówi, ty, te korzenie nie mają końca. Ja je wycinam i wycinam i wycinam. Już człowieku od siatki podszedłem pod dom i wycinam. Okej? Okay? Za głośno się jest przy tej kolumnie, tak? Troszeczkę może ciszy, jeżeli można, odrobinkę. I teraz przeczytam wam Księgi Izajasza, 14 rozdziału, 19 wersetu, przekład Biblii Gdańskiej. I to jest napisane tak. Osiągniemy korzenia, skąd, co to w ogóle jest za zjawisko? Aleś ty odrzucony, jako latorość obrzydła, jako szata zabitych, których poprzebijano mieczem, którzy zstępują do grobu kamiennego jako ścierw podeptany. Ten werset dotyczy odrzucenia szatana przez Boga. I Księga Izajasza 14:19. Kto był pierwszą osobą odrzuconą we wszechświecie? Lucyfer. Lucyfer. I teraz posłuchaj. Odrzucenie to stan wewnętrzny Lucyfera. Chcę, żebyście zobaczyli, z czym mamy do czynienia. Główna jakby przestrzeń psychiki diabła to odrzucenie. Jeśli miałbym zrobić psychoanalizę szatanowi, tak? To bym powiedział krótko. Szatan jest odrzucony. To jego główna przywara, to jego główny problem. Najgłówniejszym problemem Lucyfera jest odrzucenie. Od niego też odrzucenie przyszło na ziemię. Aleś ty odrzucony. W ogóle Bóg mówi, aleś ty odrzucony. I też mówi do niego, jak ścierw podeptany. Rozumiecie? Bóg nazywa diabła ścierwem. To taka propos, jakbyście, ktoś was się tam kiedyś pytał, dlaczego mówicie brzydko przeciwko diabłu, to powiedzcie, że bierzecie przykład z Jahwe. On go pierwszy nazywał od ścierw. Odrzucenie to stan wewnętrzny szatana. Teraz zobacz. Szatan zwiódł człowieka w ten sposób, że nakłonił go do buntu wobec Boga. Zobacz, jak szatan zwodzi człowieka. Szatan zwodzi człowieka w ten sposób, pierwszych naszych prarodziców, że nakłania ich do buntu wobec Boga. Przez co udziela człowiekowi siebie samego. Udziela mu swojego buntu, w wyniku czego człowiek też zostaje odrzucony. Zauważacie mechanizm? To jest patent. Szatan jest absolutnie odrzucony. Absolutnie odrzucony. Cała jego psychika nie czuje się akceptowana i czuje się niechciany. I teraz on, posłuchajcie, on się czuje samotny w tym całym zjawisku. Pociąga za sobą 30% tam ponad aniołów, ale to go nie satysfakcjonuje, ponieważ widzi twór Boży w postaci ludzi, którzy zostają stworzeni na ziemi, którą on wcześniej zarządzał.
I teraz on postanawia zwieść tych ludzi. Rozumiecie? Dlaczego? Ponieważ odrzucenie, które w nim jest, jest tak silne, że stało się już częścią jego charakteru. Ono już jest częścią jego osobowości. I szatan wie doskonale, że aby mógł pozyskać dalszą część stworzenia, ponieważ pazerność w tej istocie jest potężna, on musi doprowadzić ten byt pod tytułem ludzie do buntu przeciwko Bogu, w wyniku czego oni zostaną odrzuceni i będą tacy jak on. Tak załatwił homo sapiens odrzucenie. I od tamtej pory każdy homo sapiens krążący się na tej ziemi jest jaki? Odrzucony. Rozumiecie? Jest masakra. Jak to się... Ja wam zaraz to pokażę. Jak to się nie wydębi z dziecka na samym początku, rozumiecie? To dziecko ma pozamiatane w życiu. Potem, jak człowiek się rodzi na nowo i nie odetnie korzenia, tak? To będzie masakra po prostu. A więc zarówno ludzie wierzący, jak i niewierzący, okej? Chodzą w odrzucenie. Niewierzący mają o tyle gorzej, że nie mogą się dostać do korzenia, bo się nie dostaną. Więc oni tak czy inaczej będą w jakimś stopniu odrzuceni zawsze, a jeżeli jeszcze przy tym wszystkim od dziecka nie zostanie odpowiednio zaserwowane wychowanie, tak? No to człowieku, tu mamy społeczeństwo odrzuconych ludzi. Potem tacy ludzie nawet się rodzą z Bożego Ducha, tak? Ale nie wiedzą, co mają zrobić z tym tematem, żyją w tym systemie. I potem to się pojawia wszystko w Kościele. I mamy Kościół odrzuconych ludzi. I teraz weź, zdobywaj Królestwo. Okej? Jak ludzie czują się niechciani, nieakceptowani. Okej? I teraz mów do ludzi o wielkich rzeczach. Mów o tym, jak zdobywać. Mów o tym, jak oni się czują niechciani. Taki jestem gorszy od innych. Tak? A ten mi mówi, że przed nim głosił Ewangelię. I teraz przeczytam ci Psalm 60, werset 3 i 4, tym razem z Biblii Tysiąclecia, tym razem tutaj ci artyści trafili najlepiej. Tak, bo to zależy, wiesz, to co to. Mówi się, że zarówno w Biblii Tysiąclecia, jak i w Biblii Warszawskiej jest mniej więcej 1000 błędów w każdej. W tej gdańskiej jest w miarę najmniej, powiedzmy 500. Psalm 60, werset 3 i 4, Biblia Tysiąclecia. Odrzuciłeś nas, o Boże, starłeś nas, rozgniewałeś się, lecz powróć do nas. Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię, ulecz jej rozdarcie, albowiem się chwieje. To jest wołanie duszy człowieka do Boga. Odrzuciłeś nas, o Boże. Oczywiście, że odrzucił. Oczywiście, że odrzucił. Na czym polegało odrzucenie Boga, ludzi przez Boga? No na tym samym, co odrzucenie szatana przez Boga. Zarówno szatan nie chce Boga, tak? Jak i ludzie nie chcą Boga. W związku z tym są odrzuceni. To działa automatycznie, mechanicznie jakby. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Mechanicznie. Ja ci zobrazuję to w taki bardzo patologiczny sposób. Jak stoisz przodem do Boga, tak? Jak stoisz do Niego przodem, to jesteś z Nim, tak? Jesteś z Nim. A jak się odwracasz tyłem do Niego, tak? To coś takiego się wydarza w duchowej rzeczywistości, że zostajesz odrzucony. I to nie jest wina Boga, tylko wina twojej postawy. Rozumiesz, na czym rzecz polega? Czyli to, że ludzie zostali odrzuceni, to nie dlatego, że Bóg odrzucił Adama i Ewę, bo on teraz jest wyrodnym ojcem, tylko oni, odwróciwszy się od Niego, zostają odrzuceni. To jest mechanizm. Dopiero w Chrystusie Jezusie, o czym będę dalej mówił, następuje zmiana tego mechanizmu. Ale teraz tak. Główne przyczyny odpowiadające za powstanie odrzucenia. 6 głównych przyczyn. Ja chcę, żebyście, mówię w tej chwili szczególnie do tych z was.
którzy borykacie się z odrzuceniem takiego czy innego rzędu. Bo to w ogóle o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy stworzyli teraz rys teologiczny, bo to nas w ogóle nie interesuje. Wiecie, co nas interesuje? Włożenie ludziom broni do ręki. No tutaj w tym kościele nie zajmujemy się teologią, bo ja walę w teologię. Chodzi o to, że tutaj musimy wkładać broń do ręki. Broń do ręki. Ja się wam włożę broń do ręki. Więc teraz najpierw zobacz główne przyczyny odpowiadające za powstanie odrzucenia. Po pierwsze, to jest doświadczenie nieokazywania miłości. I mówimy o pułapie tutaj przestrzeni naszej duszy na ziemi. Chcę ci pokazać, jak rośnie odrzucenie, jak ono powstaje. Doświadczenie nieokazywania miłości. Po drugie, brak zainteresowania ze strony rodziców i najbliższego otoczenia. Gdzie nie trzeba być w patologicznej rodzinie, żeby być odrzuconym. Po prostu. Można być w bardzo dobrej rodzinie i być odrzuconym. Rodzice mogą ci dawać pieniądze, mogą zarabiać wszystkie duże rzeczy, a ty jesteś odrzucony. Ponieważ brak zainteresowania ze strony rodziców i najbliższego otoczenia powoduje, że odrzucenie przychodzi do życia. Po trzecie, doświadczenie nieliczenia się z potrzebami i problemami. Kiedy środowisko, w którym przebywasz, nie liczy się z twoimi potrzebami i problemami, przychodzi odrzucenie do życia człowieka. Zaczyna rosnąć. Po czwarte, doświadczenie ignorowania sukcesów. Kiedy społeczeństwo, w którym jesteś, ignoruje twoje sukcesy. Rozumiecie? To odrzucenie zaczyna się rozwijać. Po piąte, doświadczenie częstszej krytyki niż pochwał. Po prostu. Wiecie, że te rzeczy, o których ja mówię, one są normalną częścią życia ludzi na ziemi. Ja zawsze mówię tak, na jedną krytykę potrzeba 10 pochwał. Na jedną krytykę trzeba 10 pochwał. Po prostu, żeby krytyka mogła być konstruktywna, tak? To trzeba otoczyć krytykę pochwałami. Bo inaczej krytyka zabije. Tak? Otworzy drogi odrzucenia. I po szóste, doświadczenie nieokazywania szacunku. Kiedy środowisko, w którym żyjesz, nie okazuje ci szacunku. Ja patrzę na przykład, jak ja usługuję małżeństwom, ja widzę, jak to wygląda. Mąż żonie nie okazuje szacunku, albo żona mężowi. Wydawałoby się, wszystko niby w porządku, normalne życie, normalnie, jakby pytam, rozmawiam z nią, jak tam by było na przykład u ciebie w domu, doświadczałaś miłości, no doświadczałaś miłości. Byłaś kochana, no byłam kochana. Jak tam w szkole się działo, no dobrze, byłam tutaj, no zawsze było fajnie. A kiedy, mówię, zaczęły się jakieś problemy takie głębokie u ciebie, no jak wyszłam za mąż. A co się stało, jak ty wyszłam? No przestał, no nie miałam takiego szacunku już, jaki okazywano mi wcześniej. Tak? Myślałam, że on będzie taki jak mój tatuś, tak? Który mnie przytulał, który mi okazywał szacunek. Okazało się, że on taki nie jest. Tak? Na przykład. A więc to są główne przyczyny odpowiadające za powstanie odrzucenia. Następna rzecz, następnych 6 elementów. Główne drogi wejścia ducha odrzucenia. Teraz mówimy już o bardzo precyzyjnych rzeczach. Pokażę ci, w jaki sposób demoniczna siła odrzucenia zaczyna działać w życiu człowieka i robi grunt dla powstania warowni. Po pierwsze, to jest niechciana ciąża. Wyobraźcie sobie, że wystarczy, że matka i ojciec, czy też sama matka, czy też sam ojciec, ale najczęściej tak naprawdę jest kwestia do matki, bo to zbadałem od strony praktycznej, to wam teraz mówię o stronie praktycznej, że niechęć posiadania dziecka powoduje, że dziecko jest w stanie być zaatakowane przez demona odrzucenia już w łonie matki. Już demon jest w stanie wejść, kiedy dziecko jest jeszcze płodem maleńkim. A więc niechciana ciąża. Po drugie, lęk matki przed egzystencją po urodzeniu dziecka. Różnego rodzaju egzystencją.
egzystencją na pułapie finansowym, emocjonalnym. Rozumiecie? Młoda dziewczyna studiuje, zachodzi w ciążę. Miała marzenia, żeby zrobić magistra, żeby zrobić doktorat, chciała różne rzeczy w życiu robić. Zaszła w ciążę. Tak? I teraz ona przez jakiś okres czasu dopuszcza do swojego umysłu różnego rodzaju lęki egzystencjonalne. Nie zrobię magisterki, nie osiągnę sukcesu, nie zrobię tego czy tamtego. Do płodu dziecka wchodzi demon odrzucenia. Chcę wam pokazać pragmatyzm i dramat sytuacji. I rozciągłość tego tematu. Odrzucenie to jest najgorsza zaraza, jaka jest. A łatwość wejścia odrzucenia, tak, jest po prostu masowa. Po trzecie, nieokazywanie miłości przez rodziców wobec dziecka. Kiedy rodzice nie okazują miłości, ja nie mówię, że nie kochają. Ludzie mówią, ja kocham swoje dziecko, ja mówię ty. To, że ty kochasz swoje dziecko, to tak naprawdę nie guzik obchodzi. Wiesz, co mnie obchodzi? Czy ty okazujesz miłość dziecku? To jest wielka różnica. Kochać dziecko, a okazywać miłość dziecku. To jest tak, jak przychodzą ludzie na uwielbienie i mówią, że się tak wewnętrznie cieszę. Ja mówię, jesteś do uwolnienia od demonów. Jak się wewnętrznie cieszysz. Tak? Ja mówię, tańcz dla Boga, a ty stoisz, proszę ciebie. Bo wewnętrznie się cieszysz, no cieszysz się wewnętrznie. No jak się można wewnętrznie cieszyć? Jesteś zablokowany, tak? Trzeba cię rozblokować. I tak jest w każdej dziedzinie, innej dziedzinie życia, rozumiesz? No, rozumiesz? No jak to tak? Nieokazywanie miłości przez rodziców powoduje, wobec dziecka powoduje, że demon odrzucenia przychodzi do dziecka. Wiecie, ile razy trzeba dzieci przytulać? Przytulać dzieci. Znaczy, ja usługuję ludziom, którzy w ogóle dzieci nie przytulali. A wiecie dlaczego? Bo sami nie byli przytulani nigdy. Po co przytulać dzieci? Ja karmię dziecko. Tak? Upieram, dbam. I mówi matka do dziecka przez ciebie, nie umiesz tego docenić? Pracuję, zachorowuję się, dwa etaty mam. Czy nie wiesz, jak ja cię kocham? Ty mnie mordujesz. Urodziłaś mnie, a teraz mnie zabijesz. Po czwarte, różnicowanie miłości rodziców wobec rodzeństwa. Że jest rodzeństwo i jakiemuś dziecku okazuje się większe względy. Względy większe. Ludzie nie rozumieją, że do drugiego dziecka przychodzi demon. To jest tego nie widać. Zrozumcie, Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie. Dokładnie tak samo się ma z demonicznymi siłami. One wielokrotnie przychodzą niepostrzegalnie. Rozumiesz? I są normalne rodziny, niepatologiczne. I tam się uwalnia miłość, tylko się ją różnicuje. Różnicuje się tą miłość. Ja nie mówię o tym, że jest duża rozpiętość. Ja mam dużą rozpiętość wieku między dziećmi. To jest zupełnie inna formuła. Bo inną miłość okazuje swojemu synowi, inną okazuje swojej córce. Bo to jest ogromna różnica, 10 lat. Ok? Ale okazuje to. Muszę patrzeć na potrzebę. Mój syn nie ma potrzeby, żebym go brał na kolana, ponieważ on jest mojego wzrostu i waży 90 kilo i jeździ, proszę ciebie, 20-letnią Astrą, którą dzisiaj przyjechałem do kościoła z moją żoną. Nie potrzebuje, żebym go obcałowywał, nie potrzebuje takich rzeczy. Wiecie, co on potrzebuje? Wstaje rano, ja podchodzę do niego, cześć, siemasz, proszę ciebie, wiesz. Kiedyś pierwszy raz, jak mu ścisnąłem rękę, powiedział, jak to jest dziwnie, jak ojciec ręki ściska. Rozumiem, no to było dla niego ważne, to było istotne. My mocno ściska rękę, wiesz, jest ktoś. Nawet dobrze się czuje, wiesz. Ale kiedy różnicujesz uwalnianie miłości wobec dzieci, tak? To demony przychodzą do dzieci, które mają mniej miłości uwalnianej. I może być porządny, pobożny dom. Ja znam pobożne domy, gdzie są wszyscy wierzący, tak? A dzieci są z odrzuceniem. I trzeba je uwalniać, bo się przez 20 lat do niczego nie nadają później. Kiedyś do Kenneta Hagena przyszła taka kobietka
I mówi: pastorze, pomódl się, bo syn ode mnie, pomódl się, żeby syn wrócił, bo syn ode mnie odszedł. A on do niej mówi: nigdy się z tobą nie pomodlę, żeby on wrócił. Mówi: pomodlę się, żeby nie wrócił. Jak to, żeby nie wrócił? Mówi: odwróć się, tam jej córka siedziała na pianinie, grała. Mówi: zobacz, mówi, to jest twoja córka. Ona ma 20 parę lat, zobacz, jak ona wygląda. Zobacz, co z niej zrobiłaś, mówi. Mówi: ty czarownicą, mówi. Tak je usłużył. Nie pomodlę się, żeby twój syn wrócił, niech nie wraca, bo zrobisz mu to samo, co jej. Siedzi w zborze. Człowieku, rozumiesz, mamusia załatwiła. Urodziła i załatwiła. Okej? Okay? Po piąte, to jest zdrada. Zdrady różnego rzędu powodują odrzucenie u ludzi. Różnego rodzaju zdrady. Zarówno w małżeństwach, w relacjach, ale też w przyjaźniach, w kontaktach. Ludzie łączą się w pary, często w szkole podstawowej, i zdrada ze szkoły podstawowej jest w stanie wpłynąć na życie człowieka. To jest szok. I po szóste, zawstydzenie, czyli poniżenie. Różnego rodzaju formy zawstydzeń i poniżeń powodują, że przychodzi demon odrzucenia do człowieka. Rozumiecie? A ludzie są mistrzami świata w poniżaniu jeden drugiego. Poniżenie jest wielokrotnie gorsze, niż jakbyś komuś zrobił krzywdę fizyczną. Bo krzywda fizyczna szybko się zagoi. Rozumiesz? Krzywda fizyczna szybko się zagoi. A poniżenie, czyli zawstydzenie, trwa latami. Jakie są skutki odrzucenia? Odrzucenie jest w ogóle jakby bazą, podstawą dla uruchamiania łańcucha destrukcji w życiu człowieka. Pamiętaj, zawsze u podstaw destrukcji jest odrzucenie. Zawsze. Tak samo jak każdy rak jest natury demonicznej, tak samo chcę, żebyś wiedział, że u podstaw każdej destrukcji jest odrzucenie. Ono ma różną barwę, różny koloryt, ale ono zawsze jest odrzuceniem. I teraz zobacz. Odrzucenie powoduje, po pierwsze, samotność. Odrzucenie doprowadza człowieka do samotności. Rozumiecie? Ludzie zaczynają uciekać we własny problem. Jakby są wewnątrz siebie. Rozumiesz? Zaczynają być w sobie. Odrzucenie powoduje, że zaczynasz być w sobie. Czujesz się tak niebezpiecznie w życiu, że musisz cały czas być na oriencie w życiu. Cały czas musisz być na oriencie wewnętrznym. Ty się do tego przyzwyczaiłeś. Ty już myślisz, że to jest twój charakter. To się oczywiście potem przekłada na ludzi. Ja ci dam taki przykład. Manipulacja, na przykład, popularnie zwana rzecz manipulacja. Dlaczego się manipuluje? Wiecie, kto manipuluje? Odrzucenie ludzi. Ponieważ ten człowiek, on kontroluje tak bardzo swoje życie, tak bardzo siebie kontroluje, że on musi kontrolować na zewnątrz. Musi kontrolować. Kontroluje się męża, żonę, dzieci, ludzi w kościele, przyjaciół, znajomych, wszystkich. Dlaczego? Bo to jest odrzucony człowiek. Wszystkich kontrolerów, których spotkałem w życiu, odrzuceni. Nie spotkałem ani jednego wolnego kontrolera. Nie ma takich ludzi. Zrozumcie, wiecie, dlaczego powiedziałem wam dzisiaj, że życie jest proste? Bo składa się z prostych mechanizmów. To diabeł skomplikował wszystko, żebyśmy nie mogli dostrzec prawdy. Diabeł chce, żebyśmy byli, jak to jeden taki pastor mawiał, żebyśmy byli jak ciemnogród. Ciemniaki. Tak? A więc odrzucenie powoduje samotność. Samotność powoduje użalanie się nad sobą. Do tego doprowadza samotność. Każdy człowiek odrzucony to człowiek samotny. W takim czy w innym stopniu. Każdy człowiek samotny to człowiek użalający się nad sobą. Użalanie
Zastanawiaj się nad sobą, rozumiecie? I chcę wam powiedzieć, że za każdym z tych elementów stoją odrębne demony. Ja nie będę o tym teraz mówił. Ja będę to nagrywał i dlatego słuchajcie w ogóle tych wykładów o demonach burzących. Następna rzecz. Użalanie się nad sobą doprowadza do cierpienia. Każdy człowiek użalający się nad sobą to człowiek cierpiący. Tak to działa. Następnie każde cierpienie doprowadza do depresji w takim czy w innym stopniu. Czyli do wycofywania się, tak? Do wycofywania się. I teraz wchodzimy w zrozumienie duchowego słowa, że ci, którzy się cofają, co robią? Giną. A więc każda forma depresji, a depresja to jest nic innego jak wycofywanie się, malutkie wycofywanka. Malutkie. Malutkie, drobniutkie kroczki przez całe życie, rozumiesz? Wycofujemy się. Wycofujemy się z różnych rzeczy. Z relacji, z kontaktów, z sukcesów. Wycofujemy się. Rozumiesz? Depresja to jest w ogóle bardzo silna przestrzeń. I wiecie, co przychodzi? Śmierć. Każde wycofanie, każdy krok wycofania to jest nadepnięcie na minę. Dlatego jest napisane, my nie jesteśmy z tych, co się cofają i giną. Każdy, kto się cofa, ten ginie jakoś. Coś umiera! Każde cofnięcie powoduje, że coś umiera w tobie. Dlatego, rozumiecie, dlaczego cały czas naciskamy na ruch do przodu, my idziemy do przodu. Kiedyś przeczytałem Ewangelię Łukasza po raz kolejny w życiu i Duch Święty tutaj mówi tak. Wiesz, co ja robiłem w tej Ewangelii Łukasza? Ja mówię, co Panie? Chodziłem. Ty. Ja jeszcze raz przeczytałem Ewangelię Łukasza. Cały czas chodził. Ty. Rzuciło mi się to w oczy w ogóle. Cały czas poruszał się do przodu. On w ogóle chodził, ten Jezus. Dlatego on powiedział, jestem droga. Człowiek drogi. Potem jak byłem w Izraelu, to postanowiłem chodzić. Mówię, będę chodził. Mówię, zobacz, jak on to robił w ogóle. Chodził. Czujesz klimat? I chodziłem sobie w tym. Mówię, ale jazda, mówię. Ten człowiek notorycznie chodził, wstawał i się przemieszczał. Nie cofał się. Nie cofał się. Depresja powoduje rozpacz, czyli brak nadziei. Rozumiecie, do czego doprowadza stan wycofywania się? Do tego, że nadzieja wylatuje z nas jak powietrze z balonika. Człowiek zaczyna być zrozpaczony. Kim jest człowiek zrozpaczony? To człowiek pozbawiony nadziei. Nadzieja to jest ogląd przyszłości tego, co się wydarzy. Tak? To jest pewnego rodzaju informacja, że kiedyś nastąpią dobre rzeczy. Ale człowiek zdepresjonowany. On nie widzi przyszłości. On nie ma żadnych wizji przyszłości. On najwyżej widzi ciemną przyszłość. Widzi tylko porażkę przyszłości. A więc przychodzi rozpacz, a rozpacz doprowadza do śmierci lub samobójstwa. I teraz te 6 punktów pokazuje, jak odrzucenie zabija ludzi. Jak odrzucenie zabija ludzi. Śmierć albo samobójstwo. Ta śmierć to niekoniecznie jest śmierć pod tytułem, że wiecie, jeszcze nie spotkałem takiego zapisu gdziekolwiek, że umarł na odrzucenie. Nikt nie umarł na odrzucenie. Ale pojawiają się choroby, pojawiają się niemoce, pojawiają się trudne sytuacje, pojawiają się wypadki. Ściągamy na siebie całe piekło. I giniemy. Po prostu giniemy. A są też tacy, którzy popełniają samobójstwa, mają dość. Mają dość życia. I są chrześcijanie, którzy popełniają samobójstwa. Słuchajcie, dzięki Bogu za Chrystusa. Że nawet samobójcy idą do nieba. Niektórzy mówią, że samobójcy do piekła pójdą. Nie, samobójcy nie chodzą. Niewierzący samobójcy idą do piekła, wierzący idą do nieba. Taka dobra nowina. Tak. Jakie są przejawy odrzucenia? Są 2 główne przejawy odrzucenia. Pierwszy to jest klasyczne wycofywanie się. Drugi to jest wycofywanie się poprzez narzucanie. To jest ciekawe zjawisko. W ogóle każda formuła to jest kwestią wycofywania się. Ale to wycofywanie się dzieli się na 2 zjawiska. Albo w ogóle bardzo szybko uciekam i się kulę sam w sobie, albo staję w centrum, bo tak się leczę. To też jest wycofywanie się.
Jestem w centrum, ja leczę się. Moja żona ładnie to zrymowała, kiedyś mówi, chora na pastora. Osoba chora na pastora. Na przykład. Bo to jest ciekawe zjawisko, wiecie, bo nie musi mieć w centrum, nie? Centrum w ogóle, to masowo zagadło widzimy w służbach, w różnych takich rzeczach, po prostu jak ludzie odrzuceni biegną do służb, ponieważ oni się tym leczą. A osoba odrzucona, będąca w służbie, tak? To jest wzięcie granatu, tak? Wyciągnięcie zawleczki, położenie sobie pod poduszkę i pójście spać. To jest osoba odrzucona w służbie. Osoba odrzucona w służbie to jest masakra, bo ta osoba pociągnie do swojego odrzucenia ludzi, którym służy. Po prostu pociągnie ich, rozumiecie? Odrzuceni pastorzy, oni produkują odrzucone kościoły. Po prostu. I przechodzimy do tego, co jest najważniejsze z tego kazania. Jak wyjść z odrzucenia? I teraz tak. Pierwsza podstawowa rzecz. To uświadomienie sobie problemu. Pozwól, aby Duch Święty pomógł Ci zobrazować odrzucenie. Nie bój się tego. W ogóle nie bój się tego. Pierwsza rzecz zawsze jest taka sama. Pozwól Duchowi Świętemu, aby pomógł Ci zobaczyć odrzucenie w Twoim życiu. Nazwij to. Derek Prince o tym uczył bardzo dużo. Mówi, nazwij grzech. Jeżeli coś ukradłeś, to nie mów takie rzeczy. Boże, ja tylko pożyczyłem. Ja kiedyś pożyczałem, już Wam to mówiłem nieraz, z dziesięciny, którą odkładałem. Odkładałem pieniądze dla Boga, jak jeszcze nie prowadziliśmy kościoła i do kościoła to nosiłem raz w miesiącu. Ja taką kopertę odkładałem, tam wszystko w tą kopertę i ja z tej koperty pożyczałem. Mówiłem. I kiedyś tak pożyczałem i tak kiedyś Duch Święty powiedział, kiedy oddasz? W modlitwie, bo przeraziło mnie to w ogóle. Ale ja byłem takim debilem jeszcze w swoim umyśle, że to ja Bóg musiał do mnie mówić w ten sposób, bo inaczej ja nie przyjmowałem w ogóle innych zjawisk jakichś. Ja zobaczyłem, że ja nie pożyczam, tylko kradnę. Wiesz, to w ogóle takie coś robię, nie? A to było takie niewygodne, takie to jest niewygodne, kiedy się dowiadujesz, że jesteś złodziejem. Narodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym, pro ciebie złodziej jesteś. To takie było w ogóle dla mnie bardzo nieprzyjemne. Ale więc, ja się nauczyłem, złodziejstwo nazywam złodziejstwem, chamstwo chamstwem, rozumiesz? Złość złością, nazywam grzech grzechem w swoim życiu i nie uprawiam teologii do tego. A więc i ty nie uprawiaj teologii do odrzucenia. Uświadom sobie problem i nazwij go. Po prostu. Po drugie, przyjmij Jezusa jako wzorzec i ratunek. Ja wam zaraz o tym powiem, ale chciałbym, żeby ci z was, którzy notujecie, żebyście sobie zanotowali wersety do studiowania. Podam wam 10 wersetów do studiowania i chciałbym, żebyście naprawdę je studiowali, bo to jest ważne, ponieważ my musimy przyjąć Jezusa jako wzorzec i ratunek. I po pierwsze, to jest list do Galacjan 3:13-14. List do Galacjan 3:13-14. Po drugie, to jest drugi list do Koryntian 5:21. Drugi list do Koryntian 5:21. Trzeci werset. To jest również drugi list do Koryntian 8:9. Drugi list do Koryntian 8:9. Następnie to jest list do Hebrajczyków 2:9. List do Hebrajczyków 2:9. Następnie jest to list do Hebrajczyków 12:2. List do Hebrajczyków 12:2. Następnie jest Izajasz 56, 50 rozdział, 6 werset. Następnie jest Izajasz 67, 7. Izajasz 67, 7. Następnie jest Izajasz 53, 3. Izajasz 53, 3. Następnie jest Ewangelia Mateusza 27 od 45 do 51.
Ewangelia Mateusza 27, od 45 do 51. I ostatni werset do studiowania to jest list do Efezjan 1, od 3 do 6. List do Efezjan 1, od 3 do 6. I teraz, co to znaczy przyjąć Jezusa jako wzorzec i ratunek? Jezus na krzyżu Golgoty został odrzucony przez Ojca. A więc widzimy ciekawą rzecz, że Bóg najpierw odrzuca Adama i Ewę za to, że oni zgrzeszyli, ale potem odrzuca znowu kogoś. Odrzuca Jezusa. Dlaczego odrzuca Jezusa? Aby stworzyć powrót dla Adama i Ewy, czyli dla całej rasy ludzkiej. A więc Jezus na krzyżu został odrzucony. On sam zawołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Czemu mnie odrzuciłeś, Ojcze? No Ojciec go odrzuca, ponieważ Jezus bierze na siebie grzech całej ludzkości. I teraz następuje zamiana. Ojciec odrzuca Jezusa w ten sam sposób, przyjmując ludzkość. I ta zamiana krzyżowa, ona musi być dla ciebie wzorcem. Ty musisz zacząć rozmyślać o tych rzeczach i rozważać. To jest początek wyjścia z odrzucenia. Nikt nie może wyjść z odrzucenia tylko na pułapie psychoanalizy i pomocy terapeutycznej albo dobrego wyznania. Takiego czegoś nie ma. My potrzebujemy mocy z nieba. A moc z nieba nie polega na tym, że ktoś ci położy rękę na głowie i zwiąże tylko odrzucenie, bo to jest za mało. Rozumiecie? To jest za mało. To jest... Jakby ci to powiedzieć? Namaszczenie, które jest uwalniane przez usługującego, czy podczas spotkania jakkolwiek, ono łamie jasno, ono uderza diabła w łeb, wybija mu zęby. Jest napisane, że Pan wybija zęby, w ogóle wiecie. Uderzył w twarz przeciwników i wybił im zęby. W psalmie napisane o wybijaniu zębów. A to jest namaszczenie, uderzenie namaszczenia, tak? Ale to namaszczenie tylko doprowadzi do tego, że diabeł się wycofa na chwilę. Wyrzucenie ducha odrzucenia z człowieka nie polega na tym, że się położy na nim ręce i powie: duchu odrzucenia, wyjdź. To jest jeden z elementów. Jakiś element jest, rozumiesz? Element. Tak jak w żywności jest wiele elementów i nie można sobie wybrać jednego. Ja będę jadł tylko to. I się wykończysz. Jedząc dobre rzeczy, ok? Wykończysz się. Musisz jeść określone rzeczy w określonych ilościach. Tak samo tutaj jest, wiesz, ty musisz, moc nieba, ona będzie płynęła do twojego życia, jeżeli ty uświadomisz sobie, że Chrystus został odrzucony, abyś ty był zaakceptowany. I ty nie musisz tego czuć na początku i ty nie musisz w ogóle tych rzeczy, to nie musi ci współgrać z tym, co ty odczuwasz na co dzień. Ty dalej możesz czuć się odrzucony, niechciany, nieakceptowany, ale to jest jakby początek wejścia w cały proces wyzdrowienia. Ja przyjmuję jakąś moc. Ja przyjąłem to, że Chrystus stał się odrzucony zamiast mnie. Tak samo jak wcześniej przyjąłem to, że Chrystus stał się grzechem zamiast mnie. Jak się narodziliście z Bożego Ducha? Uwierzyliście w to, że Chrystus wziął swoje grzechy na siebie i dlatego ty nie masz grzechów. Proste? Spadły z ciebie grzechy i wciągły w Jezusa. Szedłeś sobie, szedłeś, potknąłeś się o Jezusa. Proszę Ciebie, byłeś brudny, proszę Ciebie, jak stara szmata. Proszę Ciebie, ustałeś w tym Jezusie i nagle poczułeś, tak, że wsiąka wszystko, cały ten brud z Ciebie spada, jak z SpongeBoba kanciastoportego człowieku. Weszło to wszystko w Jezusa, wyszedłeś z Niego, rozumiesz? Jesteś czysty, co się stało? Automuchę przejechało. Twój grzech spłynął w Jezusa, jak z SpongeBoba. Słyszysz, czym ja mówię? Wystarczająco wyraziście się wyrażam. Ja dlaczego mówię o SpongeBobie, bo widziałem, co on robi, tak? Wciągnął cały tłuszcz, proszę Ciebie, z hamburgerowni, w której pracował na przykład, bo chcieli beztłuszczowo się odżywiać, to wziął cały tłuszcz na siebie. To jest prorocze. Prorocze. Tłuszcz, który zabijał wszystkich, proszę Ciebie, SpongeBob wciągnął w siebie. Jak Chrystus wciągnął nasz grzech. Ale w ten sam sposób ty musisz podejść do tematu odrzucenia. Ty musisz uwierzyć, tak, że Jezus został odrzucony
Niech te słowa Eli, Eli, lama sabachthani, które on krzyczał na krzyżu, niech one przecinają twój umysł. Naucz się ich. Naucz się tego. Naucz się, że to jest twoje, to jest ten początek mocy, to jest ta elektrownia do twojego życia. To jest to, co zrobił Jezus na krzyżu. Tego się nie czuje, tego się nie rozumie. Tak? W to się wierzy. A czuje się, w ogóle czuje się, w ogóle grzechy z ciebie spadły. Co się czuje? Nic się nie czuje. Co to jest, że grzechy ze mnie spadły? Rozumiesz? Spadły, ale ja w to uwierzyłem. Uwierzyłem. I teraz następna rzecz. Musisz podjąć decyzję, punkt trzeci, podejmij decyzję, że pozbędziesz się złego owocu, jakie wydało odrzucenie w twoim życiu. I tutaj dochodzimy do tematu, że może się tutaj zdarzyć potrzeba, aby skorzystać z pomocy różnorakich duchowych terapii. Bo tutaj wchodzimy, wiecie, w jaki temat? Kiedy my przez wiarę przyjmujemy Jezusa jako zastępczą ofiarę w naszym życiu, i my wierzymy, że on został odrzucony, abyśmy byli zaakceptowani, tak? To żaden z elementów odrzucenia w sposób psychofizyczny nie zniknie z naszego życia. Ta warownia dalej będzie. Wiesz, co trzeba teraz zrobić? Rozbroić warownię na podstawie tej mocy. Rozbroić warownię. Chrześcijanie myślą, że teraz, o tak, Jezus został odrzucony, nie ma problemu. No wiesz, ja sobie będę żył. Nie. Teraz dopiero wziąłeś moc, aby rozbroić warownię. A ja myślałem, że Pan rozbroi. Pan nie rozbraja. Weź. Pan nie rozbraja, Pan nie zmienia myślenia. Rozumiecie, o co chodzi? Przyjmując Chrystusa do swojego życia, biorę moc do rozbrojenia warowni. Biorę broń. Wcześniej nie miałem tej broni. Ale teraz mam broń. Mam czym ciąć, mam czym tłuc. Rozumiesz? Mam narzędzia. Tymi narzędziami jest Chrystus i cały potencjał Chrystusa. A więc przyjąłem Chrystusa. Co teraz robię? Badam zjawisko, wierzę w zjawisko, wyznaję zjawisko, tak? I następnie zaczynam rozbrajać warownię odrzucenia. I tu się zaczyna praca, przyjaciele. To tu dopiero jest praca. I w tym miejscu jest bardzo możliwe, że możesz potrzebować pomocy terapeuty. Takiego jak ja na przykład. Nie terapeuty ze świata. Nie chodzi się do terapeuty. Słyszeliście, co zrobił terapeuta jej ze świata? Powiedział, żeby medytowała i zrobił z niej buddystkę. Chciała się ogolić na zero, proszę ciebie, i spędzić resztę czasu w klasztorze, Shaolin. Człowieku, macie pojęcie. Czekaj, ją zobaczyłem, ona tu przyszła. Dzisiaj to jest piękna dziewczyna promieniająca życiem. Ona tutaj płane obraz nędzny i rozpaczy. Ja mówię, tylko wypalone tutaj bym miała takie, proszę ciebie, 9 sztuk. Mówię, Shaolin, koniec. Demony to terapeuta! Tak ją załatwił na dłużej. Szok. Terapeuci muszą chodzić w Duchu Świętym. Jak terapeuta nie będzie chodził w Duchu Świętym, tak? To jest tak w tym kawale. Przekona cię, że sikasz, znaczy ten kawał, mówiłem, tak? Że spotyka się dwóch ludzi po latach i jeden mówi do drugiego, wiesz co? Co tak jesteś smutny? Ja tak mówię, a człowieku, mam taki problem. No powiedz, jak proszę, znamy się tyle czasu. Ty no, leję w łóżko. Mam 40 lat, w łóżko leję. Dobra, masz tutaj, mówię, do terapeuty znajomego, mówię, to iść tam, powiedz, że lejesz w łóżko. On ci pomoże. Po jakimś czasie spotykają się, ten szczęśliwy, zadowolony, mówi, co, jak tam? Mówię, no byłem u tego terapeuty, słuchaj, mówię, rewelacja. On mówi, co, przestałeś lać w łóżko? Nie, no nie przestałem, tylko teraz dumny z tego jestem. Rozumiesz? Terapeuta bez Ducha Świętego, tak? To jest część problemu. To jest część problemu. Bo on ci powie, proszę ciebie, ja słyszałem takie rzeczy, jak ludzie chodzili do psychologa, to psycholog w ogóle mówi, rozumiesz, się pójdzie. Człowieku, kiedyś usługuję człowiekowi, przyszedł do mnie załamany, mówi Artur, mówi w ogóle, żona nie chce ze mną spać, mówi w ogóle, mówi człowieku, mówi. No mówi, co, no to mówię, dobrze, no to opowiedz mi, co tam się dzieje w ogóle, no i on mi mówi, ty, no najpierw ci powiem, poszedłem do psychologa w ogóle w tej sprawie, do terapeuty, żeby mi coś doradził. Mówi, co ci doradził? Żonę ukił. No, ukił żonę. No, ale facet chce uprawiać seks na przykład, no nie wiem, no
No tam na trzech, bo to niekoniecznie może sieć ubrać z tych, bo też tam facety jest, to są, wiesz, faceci tacy są. Nie? Trzech, bo nie trzech, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, że na przykład 10 razy w miesiącu, na przykład, nie? Że sam alkoholicz kiedyś nie zrobił. Czujesz klimat? 10 razy w miesiącu ona musiała być nawalona jak autobus. Kto doradził taką rzecz? Psycholog! Jeszcze mu się zapłacił, człowieku, 250 zł za godzinę porady. Propozycja, zrób żonę alkoholiczkę, będziesz miał seks, tak, człowieku. No sorry. Nie chodzimy do świeckich psychologów. Nie korzystamy z takich rzeczy. Psychologia jest okej, jeśli jest poddana świętemu duchowi. Może być psychologiem. Jak gdybym dzisiaj zaczynał, bym był młodym człowiekiem, tak? Prawdopodobnie bym skończył psychologię. Prawdopodobnie bym poszedł na taki kierunek. Ja bym to ukierunkował i użył w królestwie. Ja bym tak zrobił, nie? To jest do użycia. To jest narzędzie potężne. Ale nie w świecie. Nie chodzimy do świeckich psychologów. I nie bawimy się w świeckie terapie. A więc w punkcie trzecim ty musisz podjąć decyzję, że pozbędziesz się złego owocu, czyli warowni, która narosła na demonicznej sile odrzucenia. Po czwarte, musisz powiązywać i powyrzucać demony, które zasiadły na zaburzonych miejscach twojej duszy w wyniku działania odrzucenia. Bo tego jest full. Ja będę o tym mówił w dalszych tematach demonów burzących, ale chcę, żebyście zrozumieli. Odrzucenie jest jakby gruntem i na tym urastają różne inne rzeczy. Lęki, tak? Teatralność, szereg różnego rodzaju innych rzeczy, fobie, tak? Generalnie osobowość osoby odrzuconej jest tak pokręcona jak ślimak. Czujesz? Człowiek jest pokręcony. Z jednej strony się wycofuje, z drugiej strony musi być w centrum, bo jak mnie nie zobaczą, to się będę źle czuł. Rozumiesz? Muszę być, muszę, bo się uduszę. Tak się leczę. A tu nie chodzi, żeby się leczyć. Tu chodzi, żeby nie być chorym już. Wiecie, co znaczy, że wkładam wam broń do ręki? Chodzi o to, że nie nakładamy kolejnego gazika na ranę. Wiecie, co robimy? Zrywamy gazik. Posłuchajcie, zrywamy gazik. Patrzymy w ranę. Żygać nam się chce, bo w ogóle nie chcemy w to miejsce wejść. Patrz! I działaj. Lejemy tam świętą wodę utlenioną, to się wszystko nam pieni i gotuje. Rozumiesz, o co chodzi? Bierzemy pęsetkę, wyciągamy wszystkie syfy stamtąd, tak? Wyciągamy. Nie przykładamy już gazika. O, jak bardzo chcemy podłożyć gazik. Mamy cały komplet gazików w szafce. Jesteśmy mistrzami świata w bandażowaniu tej części swojej osobowości. Nic nie zabandażujesz, duszo moja, w imieniu Jezusa. Operacja na żywym organizmie. Do tego się musisz przymusić. To trzeba się przymusić do tego. Rozumiesz? Posłuchaj. List do Galacjan mówi ważną rzecz. Proszę, zapamiętajcie to. List do Galacjan. Zaraz ci powiem, który werset. 5 rozdział, 16 werset, 17 werset. Gdyż ciało, czyli zewnętrzny człowiek, pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Ty nie możesz uciec od konfliktu, który jest w tobie. Rozumiesz? Proszę cię, na tym etapie konflikt to jest twój przyjaciel. Nie grom konfliktu. Bo konflikt między zewnętrznością a wewnętrznością, on jest dowodem na to, że zachodzi reakcja jakaś. A więc odwijamy ranę, patrzymy w ranę, tak? I zaczynamy pracować nad raną. Proszę was, tak róbcie. Powiążcie i wyrzucajcie demony, które zasiadły na zaburzonych regionach twojej duszy, zaburzonych odrzuceniem. Powiążcie te rzeczy. A ja jestem całym sercem z każdym z was, który za to się będzie brał. Zwiąż i wyrzuć demona odrzucenia następnie. A więc najpierw przygląda się na całą konstrukcję tej demonicznej warowni.
Jestem taki, muszę tamto, mam takie rzeczy, okej? Okay? W porządku, o, wywalam cię demonie taki, rozwalam to, przyjmuję leczenie tu, a teraz demonie odrzucenia, związuję cię, ograbiam cię, tak? I ogłaszam, że nie masz żadnej władzy nad moim życiem, ponieważ Chrystus został odrzucony, abym ja został zaakceptowany w rodzinie Bożej. Ale to jest kompleksowe działanie, kompleksowe. I ja nie mówię, że ono będzie bardzo długo trwało, ale ja mówię, że musisz być w tym wierny, konsekwentny i odpowiedzialny za swoje działania. Następna rzecz. Piąta rzecz. Uwierz w to, że Bóg zrobił dla ciebie w sprawie odrzucenia i w sprawie twojej wolności już wszystko. Bo kiedy ty weźmiesz się za te rzeczy, to ty musisz zrozumieć, że nic więcej już nie ma i nic więcej nie potrzeba. Czyli jeżeli bierzemy się za rozbiórkę warowni, tak? Kochani, jest dobra nowina, nic więcej nam nie potrzeba. Nic. I tutaj nie ma dodatkowych rzeczy, trudnych spraw. Nie potrzebujemy jeździć do Krotoszyna, żeby nam nawalili znowu jakieś głupot do głowy, proszę ciebie. Rozumiecie, innych tam spraw. Nie trzeba tego, żeby rzeczy robić, tak? Co zrobić? No i żeby z nas wywalali 50 razy te same demony, to nie trzeba w ogóle. Wiecie, jak wiecie, Sarcia miała taki problem z różnymi lękami i wiecie, ja jej pomagałem w tym, ale ja złożyłem na nią odpowiedzialność, powiedziałem: Sara, jesteś narodzona z Bożego Ducha, okej? Okay? I ty musisz wystąpić samodzielnie przeciwko demonicznym siłom, które cię atakują. Ja to mogę zrobić zawsze. To w ogóle, rozumiecie, ja w ogóle co ja zrobiłem? Stworzyłem jej poczucie bezpieczeństwa, pokazałem jej rzeczy i ona, teraz nie było nas kilka dni w domu i my wróciliśmy wczoraj i dzisiaj Sara mówi, ja mówię, jak było? Mówię, były smuteczki? Ona mówi, nie. Ona mówi, zrobiłem tak, jak powiedziałeś. Kiedy zaczęły te rzeczy do mnie przychodzić, tak? To zaczęłam brać na tym autorytet i je wyrzucać. I mówi, musiałem odejść. Ja mówię, dlaczego? Bo jest napisane, jeżeli przeciwstawisz się diabłu, to co? Ucieknie od ciebie! Co zrobi diabeł? Ucieknie od ciebie! Uciekniesz, uzwiera puści! Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest bardzo ważna sprawa! Nie wiem, co się odbierać. Wszyscy wiedzą. To medyczne sformułowanie. Ja nie bruźnię. Jestem porządnym kaznodziejem. Bo to ludzie mówią, się skupkał ze strachu na przykład. A to jest medyczne. Wiecie, dlaczego ludzie robią kupę ze strachu? Dlatego, że w wyniku działania lęku, tak? W mózgu następuje taka reakcja, że zwieracz puszcza. No to jest normalna historia. To medyczne jest. No. W niektórych sytuacjach nawet to jest bardzo zdrowe. Na przykład, kiedy cię niedźwiedź zaatakuje. To są znane świadectwa z tego, że tam na przykład grizzly zaatakował człowieka, prawda, bo one często atakowały, i gość nawalił w portki ze strachu, tak? I grizzly powąchał i stwierdził, że się nie nadaje do jedzenia i odszedł. I stąd naprawdę, się uczy ludzi, którzy są tam, że to jest, że zmuś się nawet, tak? Żeby zrobić kupę, kiedy cię atakuje niedźwiedź. I nie ruszaj się, tylko leż i śmierć. Nie walcz, to nie trzeba walczyć, bo ludzie walczący z gryzli umierają, wiesz? To trzeba leżeć i śmierć, on przyjdzie, no może trochę cię tam napocznie, przecież, ale nie za bardzo. Ale powącha cię i zobaczy, że się nie nadajesz do jedzenia, bo to jest zepsute mięso, okej? Okay? Zrozumcie mnie, to nie każde zwierzę jest patynożerne, niedźwiedzie akurat tak nie funkcjonują, nie? No to mówię wam, jakie rzeczy są. A więc uwierz w to, że jeżeli ty zapierasz się za to, że ty rozbrajasz warownię, jeżeli ty związujesz demony, jeżeli ty zaczynasz te rzeczy wykładać krok po kroku, tak? Stajesz twarzą w twarz przed każdą z nich. Bo to trzeba stanąć twarzą w twarz. Na przykład stajemy twarzą w twarz przed tym, że nie czułem się kochany przez tatusia. Okej? Okay? I zaczyna, w ogóle nie chcesz o tym myśleć. Od razu ci przychodzą różne wersety biblijne. Nie wspominajcie rzeczy dawnych. Zapomnijcie o tym, co za wami. Zamknij mordę, diable. Pierwszy teologu. To pierwszy teolog. Duszo moja, zwróć się na to. Przyglądam się. Tak, czułem się niekochany przez tatusia. I co za... Co widzę dalej? Co widzę dalej? Nienawidziłem go za to. Okazuje się, że mam...
kolejną wypustkę na warowni. Warownia jest, człowieku, jak drzewo z gałęziami, a demony siedzą na tych gałęziach. Okazuje się, że nienawidziłem tatusia. Że miałem uraz, że jest, mam urazę. Rozumiesz? Że ja mam urazę, że ja mam nienawiść, że ja mam złość. I ja teraz co muszę? Każdego tego demona osobno. W łeb, w łeb, w łeb. Czyli ja się muszę zmierzyć z problemem. Mierzę się z problemem twarzą w twarz i rozwalam demoniczne siły. Mierzę się z problemem. Nie wolno nam się bać zmierzyć z problemem. Ludzie, rozumiecie? Bo nie zmierzenie się z problemem to jest system wyparcia. Żyjemy wtedy w iluzji. W iluzji zaprzeczamy czemuś i żyjemy w takiej iluzji. Wszystko jest dobrze, jak się żyjesz, halleluja, halleluja? No halleluja? No weź. No jak halleluja? Przecież wiesz, że nie halleluja właśnie. A bo się okazuje, że to wcale nie halleluja, to nie jest takie prawdziwe w tobie. Bo jak się wiesz głębiej, to wiesz, jaka myśl powstaje? A czemu Bóg dopuścił do tego, że byłoby tak źle żyć? I wiesz, co się dzieje? Okazuje się, że twoje halleluja to jest jedno większe wielkie kłamstwo, bo ty masz pretensje do tego Boga. I kupa chrześcijan ma pretensje do Boga, tylko to wyparła. A potem dziwią się, że mają trudność z zaufaniem Mu. I mówią, jak to możliwe, że tamten ufa, a ty nie ufasz? Bo masz pretensje do Boga, że to przez Boga. Dlatego nieraz jak ja z ludźmi rozmawiam, to ja mnie proszę, napiszesz mi, kim jest Bóg dla ciebie. I wiecie, jakie ludzie rzeczy mi przynoszą? Wierzący ludzie wypełnieni Duchem Świętym. Ja mówię, tylko posłuchaj, ani jednego tekstu nie ma być prawa z teologii tam. I ludzie mi przynoszą, to dupek. Skrzywdził mnie. Słowo chłopowe. Ja zaczynam, a ten człowiek kocha tego Boga, kocha Go. Tylko ten człowiek ma pretensje do Niego, tylko on wyparł tą pretensję. I teraz jak on ma wierzyć temu Bogu, którego on obwinia za to, że w dzieciństwie było mu źle? Okej? Okay? Rozumiecie, na czym polega specyfika naszego umysłu? I potem dziwimy się, że my tak ma trudno uwierzyć. Trudno masz uwierzyć, odkopiemy temat i zaraz się dowiesz, dlaczego ty masz trudno, a ja mam łatwo. Bo ja stanąłem twarzą w twarz z pewnymi problemami, okej? Okay? I ci jak mówię halleluja, tak? To jest naprawdę chwała Bogu. Ja chwalę tego Boga, nie mam do Boga żadnych w ogóle pretensji, żadnych. Nie to, że teologicznie nie mam pretensji. W ogóle nie mam tego pretensji. Tak jak przebaczyłem swojemu ojcu, który był alkoholikiem, który nie przynosi pieniędzy do domu, gdzie była bieda, gdzie było trudno, tak? Jeszcze potrafił wynieść z domu jakieś rzeczy. Jak mu przebaczyłem, tak? To napisałem wiersz dla niego już po śmierci. Napisałem wiersz, opisałem różne ubrania jego, które mi się zaczęły przypominać. Mi się zaczęły, jak ja przebaczyłem moją ojcu, mi się zaczęły przypominać, czym on chodził, jakie miał ubranie, jakie miał koszulę, co miał, rozumiesz? Jakby mi się otworzyła jakaś przestrzeń w głowie. Zacząłem mówić na niego, tato. Jakby tato przez głowę nie przeszło. Przez gardło. Jakie w głowie tato? Rozumiesz? To był dla mnie on. On. To był on. Jego trzeba było najlepiej zabić, tego jego. Tak? Ale się zmierzyłem z tym. A więc jeżeli rozbrajasz warownię, to już musisz wiedzieć, że to jest wszystko. Rozwalisz to, zamkniesz temat, koniec, kropka, kom, dziękuję bardzo. I ostatnia rzecz. Podejmij decyzję o zaangażowaniu, o zaakceptowaniu samego siebie, o zaangażowaniu się w akceptację własną. Posłuchaj mnie. Ludzie odrzuceni nie akceptują siebie. Jestem zawsze za. Za mały, za duży, za głupia, za brzydka. Rozumiesz? Mam zawsze jakieś coś. Za grubi, za chudzi. Za głupi, za niedoświadczeni, za biedni, zawsze za. Brak akceptacji samego siebie. Wiesz, jaka jest kwintesencja uwolnienia od odrzucenia? Zupełna,
stuprocentowa akceptacja samego siebie w każdych warunkach i w każdym środowisku. Dlatego jestem wolny i nic na mnie nie wpływa. Tysiąc ludzi może do mnie powiedzieć takie coś. Ty jesteś głupi. A ja staję przed lustrem i mówię, jestem mądry jak mędrzec z Syjonu. Rozumiecie? Słowo honoru. Ja się tak akceptuję. Bo zostałem uwolniony. Nie potrzebuję niczego. Niczego. Zapytajcie mojej żony, ja w ogóle nie potrzebuję. Ja mogę tak, ja mam gust do upierania się, ja wiem, jak miałbym się ubrać, ale ja mogę w ogóle się nie ubierać na przykład. Ja czasami Agata mówi, jak możesz wyjść w takim ubraniu w ogóle? Mówię, w ogóle, no nie. A ja w ogóle to w ogóle nie interesuje. Ja mogę wyjść w zaszygany jakiś taki w ogóle, wiesz, bo ja jestem. Ja mogę iść na spotkanie, rozumiesz? Z każdym człowiekiem w takim stanie, tylko to robię, bo żeby jemu nie sprawić przykrości. I w ogóle nie interesuje, jak to mnie obejrzy gdzieś, wiesz, nie? W ogóle mnie to nie obchodzi, tak? Ale i to nie jest wynik mojego wycofania, bo w stanach depresyjnych ludzi też to nie obchodzi, tylko że ich to nie obchodzi już dlatego, że oni już nie mają funkcji. Funkcji nie mają żadnych, wiesz? Bo też widzę ludzi, którzy wyglądają jak dziady kalwaryjskie, rozumiesz? Ale dlatego, że funkcji nie ma w nich żadnych, tak? Znaczy, mi nie zależy. Ja mówię, nie zależy tobie, bo tobie część mózgu już nie pracuje, tak? To chodzi o to, żeby ci cały mózg pracował i żeby ci wtedy nie zależało. Wiesz, o co tu chodzi? Tu o to chodzi. Tu chodzi o to, żebyś miał pełne konto i był gotowy, tak? Wewnątrz siebie na życie w kartonie. Bo jak ty nie masz pełnego konta, jesteś pusty jak bęben, to lepiej mówisz, ja mogę żyć w kartonie. I ty, nie, ty musisz żyć w kartonie, to jest inna sytuacja. Dla ciebie karton to salon. Ale kiedy stać cię na salon, a możesz żyć w kartonie, to znaczy, że jesteś wolny. I święty Paweł powiedział, wszystko mogę, w tym, który miał łaskę, powiedział, wszystko mogę. Ja posiadam wszystko, tak? I z miejsca posiadania wszystkiego ja mogę sobie żyć. Ponieważ ja zawsze mówię tak, jeżeli my nie mamy czegoś, to nie mówmy, że możemy żyć, że możemy być skromni w jakichś dziedzinach, okej? Okay? Wiesz, kiedy możesz być skromny? Kiedy ci się ulewa. O, wtedy tak. To dokładnie się do tego odnosi, jak w jednym kościele gość tam składał świadectwo, że on nastawia drugi policzek, to nie jest żaden problem dla niego, że on policzek nastawia drugi. Tak jak w Biblii. A pastor do niego powiedział, ciebie w mordę lali całe życie. Całe życie. Ty byłeś leszczem całe życie. Tak? Zanim przyszedłeś do Jezusa, byłeś leszczem. Podchodzili cię, walili w łeb, bo ciebie ty się kuliłeś i odchodziłeś. I ty teraz też cię walą w łeb, ty odchodzisz, się kulisz. I ty mówisz, że ja teraz policzek nastawiam? Ty jesteś religijny dewiant! Jak gdybyś był kozak, tak? Który ludziom przed ciebie był w stanie postawić się każdemu. I ty teraz narodziłeś się z Bożego Ducha i ty nastawiasz drugi policzek. To jest działanie Ducha Świętego. W twoim przypadku działanie Ducha Świętego byłoby wtedy, kiedy ty byś się postawił komuś. Rozumiecie? O. Byłeś leszczem w świecie, przyszedłeś do Jezusa, masz być kozak. Byłeś kozakiem w świecie, przyszedłeś do Jezusa, możesz być leszczem. To jest przemiana, to jest zupełnie inna bryła, tak? Dlatego tutaj jest dokładnie to samo, przyjaciele. Podejmij decyzję o samoakceptacji. I tutaj też być może będzie potrzebna jakaś forma terapeutyczna. Bo ja często długo ludziom wbijam w głowę samoakceptację. Samoakceptację. Ponieważ jest napisane, możesz kochać bliźniego swego tak, jak siebie samego tylko, tak? Wiecie, że ludzie, którzy nie mają samoakceptacji, to nie będą prawidłowo służyć innym ludziom? Bo zawsze będą próbowali brak akceptacji własnego życia, tak? Zaleczyć sobie akceptacją innych ludzi. To jest odrzucenie, nic innego. Zobaczcie, cały czas będziemy się bujać w tym samym schemacie. Ja zawsze mówię tak, robisz coś dla Boga robię. Co z tego masz? No wiesz, taki mam z tego taką przyjemność dużą. Chodź, pogadamy. Chcesz porozmawiać? Bo ja służę Bogu i czy ja mam takie same odczucia, jak nie służę. Rozumiecie, o czym mówię? Ja głoszę Ewangelię i mam takie same odczucia, jakbym nie głosił. Powiem brutalnie, nie obchodzi mnie to.
W ogóle mnie to nie obchodzi. W ogóle mnie nie obchodzi to. Ja mogę do końca życia Ewangelii nie głosić w ogóle. Mogę leżeć z palcem w nosie od was. Rozumiem, i koniec. Ale ja kiedyś głosiłem Ewangelię i odbierałem sobie zapłatę swoją. Bo byłem odrzucony. I służyłem Bogu z odrzucenia. Ja chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Siedźmy sobie. Chciałbym, żebyście pomodlili w określony sposób. Chciałbym, żebyśmy zrobili dzisiaj pewne kroki już związane z tym, co ja powiedziałem. Przemek, powiedz do tego pieniądza, proszę. Bardzo cię proszę. Powiedzcie tak. Boże Ojcze, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za Jezusa, który umarł za mnie, poniósł cały mój grzech i zapłacił mój dług i zabrał moje poczucie odrzucenia. Ponieważ przychodzę do Ciebie przez tego Jezusa, więc nie jestem odrzucony. Nie jestem niechciany. Nie jestem poza marginesem. Wiem, że naprawdę mnie kochasz. Że zależy Ci na mnie. Że jestem Twoim dzieckiem. A Ty moim ojcem. Amen. Módlmy się dalej. Powiedzcie, Panie Jezu, pokutuję teraz z owocu odrzucenia. I wybaczam każdej osobie, która mnie odrzuciła, zdradziła, zawiodła. Wierzę Ci, że mnie wybaczyłeś. Wierzę, że mnie akceptujesz. Jestem Twoim dziełem, więc akceptuję sam siebie. Ogłaszam moje uwolnienie od wszelkiego złego ducha i zaburzenia. Odrzucam każdą demoniczną warownię. Rozbrajam ją. Wystawiam na pokaz. I ogłaszam zwycięstwo. Przez Chrystusa Jezusa. Amen. Wiesz co, zamknij oczy i spędź chwilę właśnie w tym momencie przed Bogiem. I powiedz mu rzeczy, które może chcesz mu powiedzieć. Albo zapytaj o jakieś rzeczy. Albo coś po prostu zdeklaruj przed nim. Coś osobistego, co masz. Ojcze, ja dziękuję Tobie w imieniu Jezusa za każdego człowieka tutaj. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty wprowadzasz ludzi w miejsce, gdzie odrzucenie nie będzie miało absolutnie żadnego wpływu na ich życie. Ojcze, dziękuję Ci, że każdy z ludzi tutaj jest zaakceptowany przez Ciebie. I to się wszystko dzieje przez Jezusa Chrystusa. To On jest naszą mocą, On jest naszą siłą. On jest podstawą ku temu, abyśmy rozbroili każdą formację wroga w naszym życiu. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka dzisiaj, aby wziął swój przełom w dziedzinie odrzucenia i w dziedzinie owocu odrzucenia. Ojcze, modlę się o to. W rzeczach małych i dużych. Ojcze, ja wiem, że są różni ludzie. Ludzie już się uporali z różnymi rzeczami. Wielu jest już w służbach, są wolni. Ale jeśli są jakiekolwiek drobne zadry w nich, Duchu Święty, ja modlę się teraz, wskaż na najdrobniejsze owoce odrzucenia. Na najdrobniejsze, Duchu Święty. Te, które niszczą winnicę. Na te małe listy, które niszczą winnicę. Modlę się o to, Ojcze. Niech nikt nie zostaje, Ojcze, w miejscu, w którym nie będzie widział tego. Duchu Proroczy, wypełniaj ludzi. Wypełniaj ludzi. Niech ludzie wiedzą, że te rzeczy są niszczące dla nich. Niech nazwą, niech uderzą mocą Jezusa Chrystusa. Potężny Święty Duch, uwielbiam Cię za to. I teraz biorę autorytet nad każdą demoniczną siłą odrzucenia, nad każdym owocem odrzucenia, nad każdym demonem, który spowodował owoc odrzucenia. Ja związuję to nad ludźmi tutaj na tym miejscu. Ja nie pozwalam temu się rozwijać w imieniu Jezusa.
Ja nie pozwalam temu owocować i wydawać jakiegokolwiek wpływu. W imieniu Jezusa ja mówię otwarte oczy. Otwarte oczy. Otwarte oczy. Ja w tej chwili programuję wolność dla każdego człowieka, Ojcze. Wolność osobistą. Głęboką. Wolność osobistą, Ojcze. Od każdej formy odrzucenia. Ojcze, ja to proklamuję w imieniu Jezusa. Ja to ustanawiam do każdego człowieka tutaj, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa. Uwielbiam Cię, Ojcze, za to. Uwielbiam Cię, Ojcze, za to. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, Panie. Halleluja. 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 Dziękuję za ten dzisiejszy dzień, Ojcze, dziękuję za to spotkanie, dziękuję, że mogliśmy razem tu być i dalej, Ojcze, i dalej być razem dzisiaj. Dziękuję Tobie, Ojcze, za to. Niech ten kolejny tydzień, Ojcze, będzie czasem, kiedy każdy z nas będzie dokonywał kroków wiary i zwyciężał, Ojcze. Niech ten kolejny tydzień będzie pełen obfitości Twojej obecności w życiu każdego człowieka, Ojcze. Dziękuję, że Ty zawsze rozsłuchujesz nas. Amen.